ukrzyżowanie Jezusa. Syn Boży wydany został ludowi na ukrzyżowanie. Z okrzykami triumfów wyprowadzono drogiego Zbawiciela, który ze znużenia, wielkiego bólu, utraty krwi, biczowania i bicia był słaby i omdlewał, a mimo to włożono na niego ciężki krzyż, do którego wkrótce miał zostać przybity. Jezus omdlewał pod tym ciężarem. 3 razy kładziono mu krzyż na ramiona i 3 razy zemdlał. Wobec tego zmuszono jednego z jego naśladowców, aby niósł krzyż, i chociaż nie przyznawał się on otwarcie do wiary w Jezusa, jednak wierzył w Niego. Na Niego położono krzyż i On go niósł aż na owe fatalne miejsce, na którym zgromadziły się zastępy niebiańskich aniołów. Pewna liczba uczni Jezusa, pogrążona w głębokim smutku i gorzko płacząc, szła za nimi na Golgotę. Wspominali sobie na Jego triumfalny wjazd do Jerozolimy, mający miejsce przed 2 dniami, jak Go witali radosnymi okrzykami: Hosanna na wysokościach, wyścielając drogę swoimi szatami i palmowymi gałązkami. Myśleli wtedy, że Jezus obejmie królestwo i jako ziemski książę będzie panował nad Izraelem. Jakże odmieniła się ta scena, jakże upadły ich nadzieje, ani z radością, ani z pogodną nadzieją, lecz sercami rozdartymi strachem i rozpaczą, szli wolno za tym, który został zhańbiony i poniżony i który niebawem miał umrzeć. Obecna ta matka Jezusa cierpiała niewymowne męki, takie, jakie może odczuwać tylko kochająca matka. Wraz z uczniami stale miała nadzieję, że Jezus dokona jakiegoś potężnego cudu i oswobodzi się z rąk morderców. Nie mogła pogodzić się z myślą, że On da się ukrzyżować. Jednak dokonano przygotowań i Jezusa położono na krzyżu. Przyniesiono młot i gwoździe. Serca uczniów omdlewały. Matka Jezusa była załamana widokiem tej nie do wytrzymania męczarni i zanim Zbawiciela przybito do krzyża, uczniowie wynieśli ją, by nie musiała się przyglądać tej scenie i nie słyszała straszliwych uderzeń młota, gdy gwoździe przybijały kości i mięśnie. Jego delikatnych dłoni i nóg Jezus nie narzekał, lecz jęczał z bólu. Jego oblicze było blade i wielkie krople potu pokrywały jego czoło. Szatan cieszył się z męki, jaką przechodził Syn Boży, niemniej jednak obawiał się, że jego wysiłki w celu pokrzyżowania planu zbawienia były daremne, że utraci swoje królestwo i że w końcu musi zostać być zniszczony. Po przybiciu Jezusa do krzyża, krzyż został postawiony i z wielką siłą osadzony w ziemi, na uprzednio przygotowanym miejscu, co spowodowało rozrywanie się ciała i przysposzyło najokropniejszych cierpień. Aby śmierć Jezusa była jak najbardziej haniebna, ukrzyżowano wraz z Nim 2 złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Złoczyńców tych musiano brać gwałtem i po wielkim oporze z ich strony w końcu przyłożono ich ręce do krzyża i przybito. Lecz Jezus poddał się bez sprzeciwu. Nie było potrzeby, aby ktoś siłą przykładał jego ramiona do krzyża. Podczas gdy złoczyńcy przeklinali swych oprawców, Zbawiciel w męce modlił się za swoich wrogów. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Była to nie tylko męka ciała, którą znosił Jezus, lecz męka duszy, ponieważ na Nim ciążyły grzechy całego świata. Gdy Jezus już wisiał na krzyżu, podchodzili niektórzy do krzyża, urągali Mu i kiwając głowami, jak gdyby w hołdzie, mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w 3 dni odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i stąp z krzyża. Szatan użył tych samych słów do Jezusa, co i na pustyni: jeśli jesteś Synem Bożym.
Arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie drwili, mówiąc: innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Aniołów unoszących się nad miejscem ukrzyżowania Jezusa ogarniało oburzenie, gdy słyszeli szyderstwa starszych mówiących: jeśli jest Synem Bożym, niech ratuje samego siebie. Chcieli przyjść z pomocą Jezusowi i uwolnić Go, lecz nie pozwolono im tego uczynić. Cel Jego misji nie został jeszcze osiągnięty. Gdy Jezus przez długie godziny mąk wisiał na krzyżu, nie zapomniał o swojej matce. Ona powróciła na to okropne miejsce, bowiem nie mogła dłużej przebywać z dala od swego Syna. Ostatnia nauka Jezusa była lekcją o współczuciu i człowieczeństwie. Spojrzał On na stroskane oblicze swej matki, a potem na swego ukochanego ucznia Jana. Do swojej matki rzekł: niewiasto, oto syn Twój. Potem powiedział do Jana: oto matka Twoja. I od tej chwili Jan zabrał ją do swego domu. Podczas swojej męki Jezus odczuwał pragnienie i podano mu do picia ocet z żółcią. Lecz on, skosztowawszy napoju, odrzucił go. Aniołowie, widząc mękę swojego dowódcy, nie będąc w stanie już dłużej przypatrywać się temu potwornemu widokowi, zakryli swe oblicza. Słońce odmówiło patrzenia na tę potworną scenę. Jezus zawołał donośnym głosem, który wywołał przerażenie w sercach jego morderców: wykonało się. Wtedy zasłona świątynna rozdarła się od góry aż do dołu, ziemia zadrżała, a skały rozpadły się. Na ziemi nastała nieprzenikniona ciemność. Ostatnia nadzieja uczniów zgasła, gdy Jezus umarł. Wielu z Jego naśladowców, będąc świadkami Jego męki i śmierci, zostali przepełnieni głębokim smutkiem. Szatan nie cieszył się już więcej, jak to miało miejsce wcześniej. Miał nadzieję zniweczyć plan zbawienia, jednak plan ten okazał się niezawodny. Teraz, w chwili śmierci Jezusa, zrozumiał, że i On będzie musiał w końcu umrzeć, a Jego królestwo zostanie oddane Jezusowi. Odbył ze swoimi aniołami naradę. U Syna Bożego nic nie skurali. Dlatego teraz muszą wzmóc swe wysiłki i całą swą moc i przebiegłość skierować na Jego naśladowców. Muszą przeszkadzać tym wszystkim, którym tylko się da, w przyjęciu zbawienia nabytego przez Jezusa. W ten sposób ciągle będzie walczył przeciwko rządom Boga. Również w interesie szatana leżało, by od Zbawiciela odwieźć możliwie jak najwięcej ludzi, bowiem grzechy tych, którzy zostali odkupieni krwią Jezusa, zostaną włożone na sprawcę grzechu i on będzie musiał ponieść za nie karę. Tymczasem ci, którzy nie przyjmą zbawienia ofiarowanego im przez Jezusa, sami poniosą karę za swoje grzechy. Życie Jezusa zawsze było pozbawione ziemskich bogactw, honorów czy też wystawności. Jego pokora i samozaparcie były jaskrawym przeciwieństwem wobec pychy i pobłażania sobie kapłanów i starszych. Jego nieskazitelna czystość była stałym wyrzutem dla ich grzechów. Gardzili Jezusem za Jego pokorę, świętość i czystość. Lecz ci, którzy tutaj gardzili Nim, ujrzą Go pewnego dnia w majestacie nieba i niezrównanej chwale swojego Ojca. W sali sądowej Jezus